Na terenie powiatu kłodzkiego Dzień Niepodległości obchodzono na różne sposoby, uroczyście, ale także sportowo, turystycznie i wokalnie. W Radkowie można było m.in. wziąć udział w spacerze z przewodnikiem, czy po raz pierwszy uczestniczyć we wspólnej lekcji śpiewania pieśni patriotycznych. Takie nieśmiałe próby były podczas poprzednich koncertów 11-listopadowych, które organizowaliśmy do pandemii. Pandemia nas trochę zastopowała, no i wracamy po tej pandemii do normalności, a zatem do takiego klasycznego, normalnego kalendarza imprez. No i postanowiliśmy, że damy szansę mieszkańcom gminy, żeby tym razem to oni zaśpiewali. Cieszy nas to, że przynajmniej garstka mieszkańców Radkowa odpowiedziała na nasz apel i przyszła pod kołnierz Marii, no, gdzie zaśpiewaliśmy wspólnie hymn dla niepodległej. W sumie 105. rocznica odzyskania niepodległości. Jest się czym szczycić. To ważne święto, nawet nie wiem, czy nie najważniejsze spośród wszystkich świąt obchodzonych w roku. Powinno być to dla nas takim symbolem, że jesteśmy niepodlegli, wolni i mamy czym się szczycić. Pierwsze gminne radkowskie śpiewanie dla niepodległej było także przypomnieniem, jaką niebagatelną rolę w losach Polski odgrywały pieśni patriotyczne i czym są dla nas współcześnie. Dla mnie znaczą tyle, że wyznaczają moją tożsamość, definiują moją tożsamość, porządkują mi świat i myślę, że to o to chodzi. Śpiewamy je dość chętnie, ale rzadko, dlatego że są smutne najczęściej, refleksyjne. Wszyscy znamy dwie pierwsze zwrotki. Gorzej z drugą, z trzecią, czwartą i dalszymi. Dlatego mamy dla podpowiedzi śpiewniki. Ja nie wątpię, że mieszkańcy Radkowa, gminy Radków wszystkie te pieśni znają. To tylko taki wyłącznie dla przypomnienia. Od dziecka w tym byłem. Śpiewaliśmy w domu takie pieśni, bo moja rodzina jest taka mocna w patriotyzm wpisana. Moi wujowie przyszli z Armią Błękitną do Polski. Dziadek walczył pod Warszawą w Bitwie Warszawskiej za wolność. Dostał krzyż Virtuti Militari. Rodzice byli różnie w to włączeni. Wylądowali w końcu na ciężkich robotach w Niemczech i ten taki patriotyzm naturalny przez pracę, przez taką ucztę, poprzez śpiewanie był u nas w domu przynajmniej zawsze. To było takie nieraz już aż dla mnie wtedy nie do zniesienia, bo trzeba było na zmianę śpiewać kolędę albo patriotyzm. Razem z bratem gram w duecie akordeonowym o nazwie Kubar. I dzisiaj w planie mamy do zagrania Rota, Szara Piechota, Kadrowa. No, parę patetycznych piosenek po prostu. Chór Laudate Dominum powstał 13 lat temu, okres pandemii, w tym okresie nie zaprzestaliśmy ani prób, ani śpiewania, cały czas nieprzerwanie śpiewamy, uświetniamy wiele uroczystości państwowych, kościelnych, no i ta dzisiejsza uroczystość z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości również gościmy. Wszystkie pieśni patriotyczne są przepiękne i jakąkolwiek byśmy nie zaśpiewali, to będzie na pewno efektowna i efektywna. Oczywiście musi być hymn państwowy, Gaudę Mater Polonia i popularne pieśni wojskowe z I, II wojny światowej.